Nazywam się Juliusz Baczyński. Imię i nazwisko dosyć przyjemne, dlatego że Juliusz to był słowacki, a Baczyński to był Kamil Baczyński, prawda? Niestety ja nie jestem poetą, ale zadowolony jestem z tego imienia i nazwiska. Skończyłem gimnazjum w Łódzku na Wołyniu, a w szkole pochodzę z Małopolski, tam gdzie moi rodzice byli urodzeni, gdzie wychowali się. Ale większość swojej młodości spędziłem na Wołyniu, gdzie w Łódzku, gdzie skończyłem gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki. Potem na ochotnika poszedłem do wojska po to, żeby mieć za sobą przed studiami wojsko. Skończyłem szkołę artylerii, podchorążówkę artylerii przeciwlotniczej w Traugutowie koło Brześcia. Potem zostałem od razu zmobilizowany do szkoły, w zasadzie od razu rozesłano do służby, która obowiązuje zawsze po szkole, jeszcze 13 baterii w Równym przeciwlotniczej. I z tamtą baterią znalazłem się 2 tygodnie przed wojną na granicy, na blisko frontu, prawda, w podziale wojennym. W momencie wybuchu wojny pan miał ile lat? W momencie wybuchu wojny, a jestem urodzony w 20 roku, tego nie powiedziałem, w momencie wybuchu wojny wobec tego miałem 19 lat, prawda? Wtedy byłem w stopniu już kaprala, czy przynajmniej podchorążego. No, tam zostały działania wojenne w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Z racji rodzaju broni pełniliśmy funkcje różnego rodzaju, związane z ochroną sztabów, z ochroną latarczą itd. No, działania wojenne były dosyć różne. Skończyły się dosyć późno, dlatego że myśmy byli potem w grupie generała Andersa w Lubelskim, która dosyć długo walczyła, i rozformowaliśmy, niszcząc częściowo sprzęt, pod koniec sierpnia. Próbowaliśmy, ja w tej liczbie przejść... Pod koniec września. Próbowaliśmy przechodzić na zagranicę, na Węgry, ale niewielu to się udało i zdecydowaliśmy, że wobec tego nie warto ryzykować niewoli, prawda, raczej wrócić do kraju, co zresztą pokrywało się z zaleceniem mojego wuja, majora Glińskiego, który nie żyje w Szkocji, umarł. No, potem powróciłem do Łódzka, tam gdzie mieszkali rodzice, gdzie znajdował się mój dom rodzinny, i to była oczywiście już okupacja, w każdym razie zabór, nie wiem jak powiedzieć, bo to było jedno i drugie sowiecka, prawda? Niedługo tam udało się być w jako takim spokoju, dlatego że rodzice utrzymali tak zwany, ja też oczywiście, 11 paragraf w paszporcie, który zmuszał nas do opuszczenia tego miejsca, gdzie się mieszkali, i domu, nie pozwalając nam mieszkać bliżej 100 km od granicy, i nie zezwalano nam na mieszkanie w miastach wojewódzkich. To nie było wcale takie łatwe, prawda? Więc kogo dotyczył ten paragraf? Ten paragraf dotyczył ludzi, którym się nie podobali, prawda? Więc ojciec nie podobał się przypadkiem dlatego, że był kapitanem rezerwy, a oprócz tego, no, że mieliśmy dom, nie? Więc to było takie już za bogaty człowiek na ówczesne ich poglądy w tej sprawie, prawda? Dzisiaj to nieco inaczej wygląda. Przechowywaliśmy się troszeczkę w Samborze, tam skąd rodzice pochodzili, aż matka pochodziła. No i potem ojciec dostał się na pracę, znaleźliśmy się w Kostopolu na Wołyniu, na Wołyńskim Polesiu w zasadzie, gdzie zastała nas wojna już sowiecko-niemiecka w 1941 roku. Stąd wróciliśmy do Łódzka, odzyskaliśmy dom i sam zaczęliśmy mieszkać. No, od razu zaczęła się oczywiście konspiracja. Ja w tej chwili mówię konspirację o mojej osobie, ale wiem o tym, że ojciec też oczywiście uczestniczył w tym, z tym, że jeden drugim niby udawał, że nic nie wie. To jest zresztą oczywiste. No, konspiracja jak konspiracja, to różnie bardzo przebiegała, prawda? Myśmy mieli oddział partyzancki też działający. Tam potem były oddziały samoobrony w związku z tym, co się działo na Wołyniu ze strony Ukraińców, zwłaszcza po tym okresie, jak Niemcy rozformowali ich jednostki, te oficjalne, prawda, większość uciekła do lasu, i stąd to nasilenie było bardzo duże tego ruchu antypolskiego ze strony Ukraińców na Wołyniu. Ja pracowałem przez cały czas jako
szofer z racji swojej wiedzy nabytej w szkole, która była szkołą zmotoryzowanej broni. I wykorzystując to, jeździłem po Wołyniu, oczywiście po całej Ukrainie, wspomagając w ten sposób różnego rodzaju przedsięwzięcia konspiracyjne, prawda? No, to jest dużo do opowiadania, to oddzielne sprawy są, nie wiem, czy warto opowiadać. Zastał mnie w Łódzku, aczkolwiek od czasu do czasu bywałem w terenie tam z oddziału partyzanckim, w Łódzku wejście ponowne wojsk sowieckich, prawda? Aha, ja zapomniałem powiedzieć, rzecz istotna jest, ojciec został aresztowany w jesienią 1943 roku, koniec lata 1943 roku, wraz z innymi ludźmi z Łódzka, to przeważnie byli bardziej znani jacyś ludzie, paru inżynierów, adwokat, lekarzy i tak dalej, i tak dalej. No i przypuszczalnie do działalność w delegaturze oczywiście, bo wiedziałem, że to była delegatura. No i najpierw siedział w więzieniu w Łódzku, a potem w Równym. No i w Równym po znanym, znaczy dla znanym tym ludziom, którzy interesują się tym okresem bliżej, po zamachu na generała Dargiela na terenie, chyba że Równego już samego, w odwet za to więzienie, jeśli nie całe, to w dużej ilości więzień zostało rozstrzelane i najprawdopodobniej wtedy ojciec zginął. Niestety wiadomości więcej o tym nie mam, mimo że chciałem czegoś się dowiedzieć, pisząc do naczelnika więzienia w Równym już po powrocie tutaj do Polski. No to tyle, jeśli chodzi o sprawy konspiracyjne, prawda? I wspomniane przy tym sprawa z ojcem. Sowieci jak weszli, wojska sowieckie jak weszły do Łódzka, to w zasadzie boje były walki w zasadzie w samym Łódzku, to znaczy na jego pograniczu, na Zakrasnem, jeśli ktoś pamięta Łódzk i zna. To trwało prawie miesiąc. Ale w tym czasie Łódź był oczywiście okupowany już przez wojska sowieckie. Administracja zaczęła się jakoś tam po troszeczkę formować, jak to może być zresztą przy froncie. Została ogłoszona mobilizacja i część ludności, chcieliśmy, żeby ludność polska, pochodzenia polskiego, czy polska ludność, która tam była dosyć liczna w Łódzku, nie znalazła się sytuacji rozproszenia w Armii Radzieckiej. Chodziło nam o to, żeby była skierowana do jakiegoś innego zgrupowania. Ja wprawdzie troszkę wybiegłem do przodu, bo inspektor znany w literaturze jako Adam, prawda, Leopold Świkla, kapitan Leopold Świkla, wraz ze sztabem zdecydowali pójść na koncentrację 27 Dywizji AK. Myśmy byli wtedy z 27 Dywizji AK, a część z nas została właśnie w Łódzku po to, żeby zająć się tą ludnością, która mogłaby być zmobilizowana i rozproszona w wojsku sowieckim. Chodziło nam, żeby było takie zgrupowanie prawne polskie. Takim zgrupowaniem, do którego można było się w jakiś sposób doczepić czy zasilić, to była Brygada Grunwald, z którą kontaktowaliśmy się wcześniej, w czasie konspiracji z późniejszym chyba Sobiesiakiem, prawda, nie żyjącym Maksem, tak, który tutaj jeszcze był. No, jak skontaktowaliśmy się z tą Brygadą Grunwald, staraliśmy się tam otworzyć tej ludności, która jeszcze została, chciała pójść do wojska, prawda, i to właśnie do Brygady Partyzanckiej. Udało się stworzyć prawie batalion, kilka kompanii, trzy kompanie konkretnie, ale oczywiście, jak to w tych czasach bywało, bo duży brak broni, więc zdecydowaliśmy się na zasilenie bronią naszą, konspiracyjną, z Melin naszych. Pojechaliśmy do, pozwoliliśmy do Meliny i stamtąd przewieźliśmy trochę broni tej, które mieli, trochę karabinów, maszynowe, broń, granaty i tak dalej. Na dwóch wozach tą broń przewieźliśmy i żeby nocą nie wieść, zajechałem jeszcze do domu, bo zgrupowanie było w Kiwercach wtedy, to od Łódzka kilkanaście kilometrów, ale tam już zostało w domu kocioł, kilku pułkowników, cały dom obsadzony oczywiście wewnątrz.
No i stamtąd zaczęła się już dalsza jazda. Kto pana aresztował? Aresztował mnie pułkownik Aleksiejew i pułkownik Nikolajew. Nazwisko pamiętam dokładnie, zwłaszcza pana Aleksiejewa, który szczególnie się wyróżnił, o czym może parę z tych później. Matka na razie nie została aresztowana, a brat w tym czasie był właśnie aresztowany już, ale w tej grupie tych, grupie ze sztabem, która chciała dostać się na koncentrację 27 Dywizji, ewentualnie przejść przez front. W zasadzie my w związku z aresztowaniem ich, ja zostałem aresztowany, bo oni całkiem po prostu dostali czy kancelarię, czy papiery, tego nie wiem, ale trudno dochodzić tego. A co to za grupowanie pana aresztowało? Znaczy, nie, to był SMIERSZ. To był SMIERSZ, czyli to zdaje się śmierć szpionom. Tak. SMIERSZ, ja wtedy wspominałem pani, że to zdaje się też coś podobnego, szkwał przypomniałem sobie. No, szkwał, prawda? To jest taki wir, no, tak. Takie zawirowanie. Szkwał wprawdzie nie jest wirem, ale nie tak. Oni mnie aresztowali. To był taki wojskowy w zasadzie wywiad, czy kontrwywiad. Nie wiem, jak to się formalnie dokładnie nazywał, przepraszam. No, śledztwo w Lucku trwało stosunkowo niedługo, bo niecały miesiąc. No, nie obeszło się oczywiście bez bicia. Szczególnie dziwiło mi to, że bili mnie obydwaj pułkownicy. Co takie było dla mnie troszkę nielicujące z szarżą, bo można sobie sprawić jakiegoś kata, prawda, czy jakiegoś pałkarza, który by to wykonywał. Więc to oni sami robili w ten sposób, że jeden stawał na plecy, prawda, na mnie leżącego na podłodze, a drugi walił, gdzie się dał, prawda, pałką gumową. Przypominałem zresztą, prawda, że to pierwszy raz zorientowałem się, że pałka gumowa może tak bolić. Wydawało mi się, że jest narzędzie humanitarne, tymczasem wcale tak nie jest, bo nie zostawia takich wielkich śladów, a odbija dobrze od kości, prawda, więc bolesne. Czego oni żądali? Oni żądali głównie kontaktów, no to jak zwykle, prawda? To są u nich dwie sprawy, o których potem można się było zorientować. Że czasami pytają o rzeczy, które doskonale wiedzą, ale pytają po to, żeby w ten sposób wybadać ustawienie czy nastawienie tego, którego badają, badanego, czy on mówi prawdę, całkiem po prostu, to jest jeden sposób, prawda? A druga rzecz, pytają o rzeczy, które nie wiedzą czasami, szarżują czasami, udając, że wiedzą i nie wiedzą, wobec tego to jest wszystko sprawa dosyć trudna. Gdybym drugi raz siedział, prawda? Gdybym drugi raz miał znaleźć, to byłoby zupełnie oczywiście inaczej. Nie w sensie tego, co bym powiedział, tylko inaczej prowadziłbym śledztwo. Po pierwsze, nie po rosyjsku, bo wolałbym, mówiłbym po polsku, żądając tłumacza i mając czas na przemyślenie tego. A po drugie, na pewne rzeczy nie odpowiadałbym naiwnie, prawda? Bo wiedziałbym, do czego te zmierzę, jakimi metodami oni się postępują. No ale to każdy z nas przypuszczali, ponieważ... Znaczy, chodziło im o informacje o AK, o... Nie, to nie chodzi o dokładne informacje, tylko chodzi o sposób prowadzenia śledztwa, prawda? Ja wtedy nie wyczuwałem, co oni ale wiedzą. Ale im o to chodziło, żeby wydobyć od pana takie informacje. Żeby wydobyć, ale z drugiej strony, co jest, wydaje mi się, co zresztą w książce Cybulskiego, który dokładnie pisał o tych sprawach związanych ze śledztwem i ich metodach, że oni w ten sposób bardzo dokładnie badają indywidualność tego, którego... I potem mogą wtedy nacisnąć w odpowiednim miejscu, prawda? To jest taki okres wstępnego badania, rozwiązania, analizy psychiki. Jakaś technika jest na pewno jednolita, dlatego że bardzo wiele momentów samej techniki śledztwa pokrywało się z tym, co potem czytałem w kilku książkach, są różnice to samo. W śledztwie dowiedział się pan, że matka jest już aresztowana. W śledztwie dowiedziałem się, że już matka została aresztowana, prawda? No po tym miesiącu takiego tego wstępnego śledztwa zorientowałem się już wtedy, że jest więcej nas osób zostało aresztowanych. Zresztą w czasie mojego aresztowania jeszcze w domu aresztowano szereg osób, które całkiem mocno przyszły, bo nasz dom zresztą w tym jest wymienione, prawda, w tym nadaniu mocy tego zwolnienia sługi, bo my mowa o tym, że dom był miejscem kontaktu, prawda, takiego centralnego kontaktu inspektoratu. No, po tym miesiącu takiego śledztwa, warunka zresztą bardzo nieprzyjemna, w jakiejś takiej komórce zawszczonej na podłodze,
Zostaliśmy przywiezieni, wtedy okazało się, że za 30 parę osób, dokładnie nie pamiętam, oczywiście nie osoby, zostaliśmy przywiezieni do Kijowa, do NKGB, to jest Ministerstwo Bezpieczeństwa. Tam zostaliśmy umieszczeni w tym więzieniu śledczym NKGB. No, gmach przypuszczalnie jakiś stary bardzo gmach. Cele dosyć ładne, bo parkiet, łóżka z materacami, ale sprężynowe, prawda? Więc ja pamiętam w swojej naiwności, tak że się położyłem na to bardzo zadowolony, nakryłem się czymś pianą, ale od spodu nie miałem nic zupełnie, prawda? Więc nie widziałem w swojej głupocie, dlaczego mi jest zimno, prawda? Bo z góry nakryty człowiek przyzwyczajony, jak się na coś położy, to już powinno być ciemno, czas tam nic nie było. No, same sprężyny. Same sprężyny, oczywiście. Więc pod tym względem to było, no, czystego nie było w szy, prawda, tam była jakaś lażnia raz na, już nie pamiętam, tydzień, dwa tygodnie. Jedzenie bardzo marne, ale wytrzymać się dało, prawda, to w żadnym porównaniu z tego, co było później. Tam śledztwo trwało dosyć długo i tak, z tego co wyczułem potem, po powrocie do Polski, zorientowawszy się w zdarzeniach owych czasów, to głównie chodziło o dostarczenie jakichś dowodów. Była jakaś polityka prowadzona przeciwko Mikołajczykowi, bo to się zbiegło z tym, co pani potem wiedziała, że w czerwcu coś tam było. Ja tego czasów nie pamiętam. Tak. I, bo potem nagle śledztwo zależało. No, proces odbył się w Kijowie. Trwał cały tydzień. Bardzo śmiesznie to jeszcze wyglądało, dlatego że na saliśmy normalnie siedzieli na jakichś tam krzesłach czy ławach, już nie pamiętam. Natomiast w przerwach to wyprowadzali nas do drugiej sali i siedzieliśmy na podłodze oczywiście w kucki, czy po turecku, prawda? Bez możliwości rozmowy, ale mimo wszystko zawsze troszkę się dało rozmawiać i to była dla nas wielka radość, bo wiele osób z powrotem jeszcze raz zobaczyliśmy, kto został aresztowany, prawda? Bo ja wiedziałam na przykład, że matka, że brat, prawda, ze śledztwa można było ich zorientować, że go pytają, ale wtedy się zorientowaliśmy, kto naprawdę tam jest aresztowany. No, proces trwał cały tydzień. Główne oskarżenie to było działalność antyradziecka zmierzająca do oderwania terytorium Ukrainy Zachodniej w nomenklaturze rosyjskiej, Ukrainy Zachodniej od Związku Radzieckiego i przygotowanie do zbrojnego powstania. To są dwa punkty oskarżenia, które ja akurat miałem i większość prawie miała, no nie wszyscy, bo ten punkt 2a, bo 58.1a ja miałem, to jest taka znany paragraf, statia, jak oni mówią, i 2, to jest przygotowanie do zbrojnego powstania. Wszystkich nas oskarżono o zdradę ojczyzny, dlatego że chyba wszyscy mieli, bo pochodziliśmy z Wołynia za pierwszym razem, dowody sowieckie, prawda? Więc uznawano za obywateli sowieckich, wobec tego oskarżono o zdradę ojczyzny, czyli te 58 rosyjskiego kodeksu karnego 1a. No, proces jak proces, prawda, bez możliwości w zasadzie obrony przez adwokata. Proces w stylu takim sowieckim, gdzie oskarżony musi udowodnić, że jest niewinny, co było rzeczą naprawdę śmieszną, bo to, co myśmy uznawali za pozytyw, to była wina, prawda? To, co moglibyśmy uznawać za winę, to nie było dobre, prawda? Na przykład jakaś zdrada czy coś, prawda? Czy donos, to w ich oczach byłoby coś, co świadczyłoby na korzyść oskarżonego. Tam może szereg rzeczy, szereg odpowiedzi było charakterystycznych dla owych czasów, dla nastrojów młodych ludzi. Myśmy wtedy byli młodzi, prawda? Byliśmy twardzi w sensie takim, prawda, mało chytrzy, bo można było na przykład niektórych sformułowań nie używać, prawda, i potem do czegoś dojść, prawda, ale ja do czego zmierzam. Na przykład chcąc może któryś z tych sędziów, ponieważ matka już miała swoje lata, chcąc ulżyć czy zmniejszyć wyrok, więc zasugerował, że gdyby pani, oczywiście nie tak pani, tylko ja w kontekście polskim to tłumaczę, gdyby pani wiedziała, że czym się synowi zajmuje, to pani by tego nie robiła. Ona mówi, powiedziała, gdybym miała jeszcze raz to samo zrobić, jeszcze raz to przejść, to bym jeszcze raz to zrobiła. Prawda? Więc oni byli strasznie tym zaszokowani, bo to nie jest odpowiedź w stylu
rosyjsko-sowieckim, prawda? Dlatego wspominam o tym, że myśmy byli jeszcze przepojeni duchem owych czasów, prawda? Duchem takiego dosyć eksponowanego patriotyzmu, prawda? Matka była oskarżona o to, że widziała. Matka była oskarżona o to, że widziała, że synowie, nie wiem, co była mowa, ojciec, bo ojciec nie uczestniczył w procesie, i że nie doniosła, prawda? To jest takie typowe, nie? No być może, że gdyby doniosła, to wystawiliby pomnik tak Pawlikowi, Morozowo. A nas jeszcze. A nas tak. Oczywiście. Oczywiście. No dalej to już po ogłoszeniu. Jakie były wyroki? Wyroki, aha, zapomniałem. Wyroki były dwa wyroki śmierci, którą dostał właśnie Adam, czyli kapitan Leopold Świkla, i drugi wyrok, który dostał Kra, to jest pseudonim, obecnie jeszcze żyjący Wacław Kapisto, stopień, pamiętam, stopień kapitana chyba teraz jest, mieszkający obecnie w Rzeszowie. Te wyroki nie zostały? Te wyroki nie zostały, bo natychmiast one miały oczywiście znaczenie przypuszczalnie dla nich jakieś, no nie symboliczne, tylko jakieś, nie znajduję słowa, jak to nazwać. Chodziło o nadanie wagi, tak naprawdę, i natychmiast kazano im napisać prośbę o ułaskawienie. Oczywiście obaj się na to nie zgodzili, ale mimo wszystko, prawda, wyroki nie zostały wykonane i zmniejszono im karę. Ja dokładnie nie wiem, do jakiej wysokości zostało to zmienione, natomiast wiem, że siedzieli tak jak wszyscy zresztą te 10 lat z kawałkiem, prawda, z tego wyroku. Ale były jeszcze wyższe niż 10 lat wyroku. Wyższe, ja dostanę 15 lat, mój bezpośredni dowódca 20 lat, prawda, no było 8, 10, dwóch chłopaków, to znaczy mój brat, który miał wtedy 14 lat, i drugi jego kolega, obecnie mieszkający w Legionowie pod Warszawą, zapomniałem w tej chwili nazwiska, dostali po 5 lat jako małoletni, prawda? Oni byli obydwaj młodsi. Ale takich małoletnich w ogóle? No, sądzono. To nie ma znaczenia, prawda? Sądzono. Z tym, że tutaj warto wspomnieć, pewną dygresję zrobić, że tutaj jeden z takich łączników starał się o jakieś tam zaliczenie tej działalności, to mu powiedziano w naszym zbawidzie, prawda, że jako małoletniemu to nie wszystko było, prawda? Ale siedzieć można było i odbyć można było, prawda? Natomiast tutaj miejsce przystępuje, to jest takie dosyć charakterystyczne dla pewnego rodzaju rozumowania, prawda? No potem po wyroku przeniesiono nas wszystkich, to jest normalny tryb postępowania, do tak zwanych cel etapowych, cel śledczych. No to było dosyć silne przeżycie, dlatego że pierwszy raz zetknęliśmy się ze światem przestępczym. To, co się nazywa w brzmieniu już po polsku blatniakami, czyli po rosyjsku blatar, po polsku blatniak, czy blatarz, blaciarz, blatniak to jest raczej. To są kryminaliści najgorszego, różnego tormenty i najgorszego rodzaju. To znaczy najgorsi akurat są i byli ci, i są ci, których oni nazywali szpana, prawda, czyli tacy młodzi, którzy byli gotowi na wszystko, potrafili oczy wybić, prawda, kradli. To tak troszeczkę wyglądało, wtedy jeszcze byliśmy na tyle świadomi tego, co przeżywamy, i pamiętaliśmy, czegośmy się uczyli. Tam przypomniano piekło Dantego, prawda? Bo to takie cela zupełnie ciemna, się stoi w tłumie, stoi się oczywiście jeden koło drugiego, i co pewien czas jakieś ręce tam, prawda, obszukują, gdzieś tam słyszy się jakiś jęk, gdzieś kogoś walę, gdzieś kraftuje. To zależało, w jakiej celi, prawda? Ja mówię w tej chwili, takiej celi było strasznie ciasno, że stało się, tylko no można było tam usiąść, prawda? Zresztą w jednym z opowiadań Szalamow, nazwisko pani pewnie znane, wspominał o takiej celi, prawda, gdzie taki komunista austriacki chyba, który nie mógł wytrzymać tego stania, zasnął i usiadł, ale nie bardzo mu się udało usiąść, bo tam było ciasno, prawda? Więc to takie różne warunki. Ale taka dygresja, jeśli chodzi o warunki pobytu w tych celach. No potem oczywiście etap tak zwany, nie? Etap słowo funkcjonujące chyba jeszcze z czasów carskich, prawda? Ale w dalszym ciągu to się nazywa etap, i wysłali nas, odesłali nas etapem, czy poszliśmy na etap, jak to się mówi, na północ. Jechaliśmy chyba miesiąc lub troszeczkę więcej przez Moskwę,
typowym takim zestawem wagonów, które nazywają się w ich krajach wygadami cielęcymi, cielatniki, prawda? Czyli czasami mówią ciepłuszki, ale to ciepłuszki za dobrze powiedziane, bo to się nazywa, że tam jest piecyk, prawda? Tylko, że nie ma drewna, nie ma węgla. Natomiast jest oczywiście otwór w rogu wagonu dla załatwiania swoich potrzeb, przez który wieje zimno, prawda? Dostaje się zimno. Wstać ciepłuszka jest zupełnym negatywem tego, co powinno być, prawda? Podróż też bardzo nieciekawa i przykra, dlatego że znowuż w towarzystwie przestępców, prawda, którzy wyciągali, wyrabowywali resztkę tego, co ludzie mieli, nie mówiąc już o jedzeniu, prawda, które też zawiera. To są przeżycia dosyć ciężkie, te etapowe i sądzę, że to dosyć jest, nie wiem zresztą, czy opisane przez Służnica, chyba tak, jak to się wszystko odbywa. No, dojechaliśmy tam na północ, wyładowali nas, już nie pamiętam właśnie, czy Łabić, czy gdzieś, i potem jeszcze przez 3 dni jechaliśmy. Dlaczego o tym wspominam? Bo te 3 dni dano nam taką maleńką rybkę, hamsata się nazywa po rosyjsku, słono i w ogóle wodę, prawda, więc tam ludzie wariowali prawie zupełnie pod koniec. Całe szczęście, że ja tego nie jadłem prawie, no to było wściekle głodny. No potem nas wyładowali już tam na miejsce przeznaczenia. I tu warto też wspomnieć, zrobić małą dygresję dla pewnego, no dwańkowicz, to mówił, że to 15 minut trzeba obśmiać publiczność, prawda. Ja tego tutaj nie robię, ale szczególik może taki, że wysiedliśmy i już mieliśmy przed sobą ten barak, w którym... Ale to była jaka miejscowość? Ja tego nie pamiętam, już było na dalekiej północy, prawda? Tylko do takiego baraku, daleko, zanim się roześle... Właśnie, tak? Nie, tu już za. Zanim się jeszcze roześle... Kierunek Pieczora. Tak, kierunek Pieczora, tam, do Pieczorłanu, prawda? Bo tryb jest taki, prawda, że z pociągu do obozu przejściowego, tam badają, sortują chorych, nieszczęśliwych, nie tych nieszczęśliwych, tylko wszyscy nieszczęśliwi, no, zbliżających się do śmierci, prawda, ludzi wyodrębniają. I potem no, skierowują, wtedy rozdzielają do obozów tych, w których się będzie pracować. Myśmy wtedy przyjechali właśnie do takiego punktu też. I do czego chciałem, co chciałem powiedzieć, że przechodziliśmy przez taki maleńki rów, prawda, szerokości może 50 cm. Ja oczywiście żyję wspomnieniami nie tego, co mogę, prawda, usiłowałem przeskoczyć. Oczywiście znalazłem się w środku natychmiast, co mnie otrzeźwiło, prawda, że to nie jest ten sam ja, jeśli chodzi o sprawy fizyczne, tylko tutaj troszeczkę funkcjonuje, natomiast reszta zupełnie nie. No, tam też to zostało w pamięci w tym punkcie przejściowym jakimś, że wszyscy rzucili się do wody. Wodę była przygotowana woda w takich beczkach i wszyscy opijaliśmy się w sposób nieprawdopodobny. To jest prawie nieszczęście. Człowiek pije na takie beka i w dalszym ciągu pije. To jest ktoś, kto nie był w sytuacji takiej, że przez 3 dni nie pił, a oprócz tego jak coś słonego i potem pije do tego wodę taką przygotowaną, troszkę ciepłą, to jest, nie można się zaspokoić pewnie. No stamtąd nas różnie rozesłali, ja byłem w międzyczasie, trudno mi w tej chwili powiedzieć, to było przedtem, chyba potem już znalazłem się w szpitalu w Abiz. To było takie ze względu na wycieńczenie, zresztą mój brat też i wielu innych też, prawda? Tam byłem niedługo, no pobyt w szpitalu zawsze był jakimś, no później to się nazywało szczęście, a wtedy no czymś lepszym w każdym razie niż droga, dlatego że była jakaś pościel, prawda, że był lekarz i jakieś tam wyżywienie, prawda, i człowiek głównie leżał, prawda, to było bardzo ważne. Stamtąd dostałem się do pierwszego miejsca pracy, ale w siwej masce, gdzie też trafiłem do szpitala, bo to się okazało, że takie niezupełnie było w porządku. No i w tym szpitalu, tu może warto wspomnieć o tym chirurgiem naczelnym szpitala, bo to niewielki wprawdzie szpital był, ale tak się mówiło, prawda, szpital.
balnicę. Chirurg Rosjanin, który nazywał się Dąbrowski. Podejrzewał, że był Polakiem z pochodzenia, dlatego że bardzo lubił i interesował się Polakami. I on właśnie wtedy, kiedyś tak rozmawiając z nim szczerze, powiedział: ta droga na Workutę to wszystko jest na kościach. Dosłownie powiedział polsko, że pod każdej szpałej leży Polak, prawda? Czyli pod każdym podkładem leży Polak. To są byli przypuszczalnie Polacy, którzy zostali po wywożeni, aresztowani, czy nie w roku 40 jeszcze, przy pierwszym wejściu tutaj wojsk sowieckich i działalności NKWD, którzy tam zostali wysłani, zeslani, czy jak powiedziałem oczywiście, którzy natychmiast zapadli na tą obozową, ówczesną chorobę pelagrę, prawda? To jest awitaminoza B2, która musi być leczona całkiem prosto podawaniem jedzenia z witaminami, prawda? A to było wycieńczenie iglodowe, oprócz tego awitaminoza, ta B2, która jest krewną B1, to jest beriberi, prawda? Prawie tu nie objawia się to śpiączką, natomiast, co wspominałem, ta jest ta triada słynna 3D, dystrofia alimentaris, prawda? Diareja i demencja. Wszyscy mieliśmy dystrofię alimentarną, o tym wspomina i Szalamow, i Sołżenicyn. Ta diareja przez wszystkich, której wszyscy się obawiali, to była już ta krwawa biegunka, z której się w zasadzie nie wychodziło. To było już okropne. I ludzie w tym stadium już byli, zresztą o tym bardzo dobrze i dokładnie pisze Herli Grudziński w tym Inny Świat, w innym świecie. Prawda? On opisuje te stany tych ludzi, którzy są w zasadzie ludźmi obłąkanymi na punkcie jedzenia. Tutaj warto wspomnieć. Pan się też stykał z takimi. Ale oczywiście, ja zdawałem sobie sprawę, ja też byłem na granicy tego, prawda? Tyle tylko, że są różnego rodzaju odporności, nie wiem, psychofizyczne na lód, prawda? I wydaje mi się, że zresztą Grudziński to potwierdza, że gorsze jest głodowanie stosunkowo do wytrzymania, to znaczy jak się co dzień coś dostaje, ale się nie dojada bardzo mocno przez długi okres czasu, wtedy człowiek dostaje pewny, znajduje się w stanie w końcu pewnej psychozy już, prawda? On już nie kontroluje tego, że pewnych rzeczy nie powinien robić, pewnych rzeczy nie powinien jeść. Grudziński opisuje, jak, prawda, potrafi najlepszemu przyjacielowi zabrać, ukraść i tak dalej. To są już sprawy kontrolowane, wywołane przez głód. I to jest chyba to, co jest i najgorsze, i jednocześnie to, co kierowało w ogóle w lagrach, pozwalało kierować w lagrach wszystkimi ludźmi, prawda? Bo to jest znana rzecz, o której zresztą ci wszyscy, którzy opisują lagry, wspominają, że całe sterowanie ludźmi odbywało się poprzez żołądek, to znaczy tak zwane słynne kotle. Pierwszy kocioł, drugi kocioł, trzeci kocioł, to była ilość jedzenia, którą się dostawało za wykonano normy. Normy były takie oczywiście, że nikt nie wykonywał, a mogli wykonywać ci, którzy albo byli jeszcze zdatni do tego, prawda, w sensie fizycznym, albo byli głupi całkiem po prostu, prawda? Bo potem się okazało, zresztą to też o tym Szalamow wspomina, że bez sensu było taka praca ponad siły po to, żeby dostać większą ilość jedzenia, bo to się zupełnie nie bilansowało, prawda? Jeśli człowiek dostał w pożywieniu te 2000 kalorii, a natomiast dodatkowo od siebie 4 do 5 tysięcy, prawda? Więc to zupełnie się bilansowało, tak jak kończyło się zupełne wycieńczenie. Tutaj przyszło mi do głowy właśnie, bo mój kolega, którego spotkałem w lagrze, wspomniał, znaczy powiedział, że nie warto dobrze pracować, trzeba po troszeczkę, żeby się ruszać, żeby tylko nie przyczepiali się, prawda? Bo i nie zamarznąć, prawda? Warto o nim wspomnieć. Witek Poplawski to jest nazwisko konspiracyjne chyba. W tej chwili już nie wiem, jak się naprawdę nazywa. Ale o co mi chodzi? Dlatego, że to obrazuje pewien rodzaj losów ludzkich. To jest chłopak ze Stanisławowa, obecnie chłopak, jeszcze żyje, starszy pan ze Stanisławowa, który został aresztowany. Taką działalność wtedy młodych chłopców pod okupacją sowiecką, dostał się do lagru i dostał się na północ. Prawda? Potem trafił do armii Andersa, z armii Andersa trafił do Anglii i tam został skrojony jako zrzutek. Jako zrzutek
został rzucony do Polski, trafił do naszego inspektoratu i trafił do mojego domu, prawda, gdzie on mieszkał, był dywersantem i radiotelegrafistą jednocześnie, radiostację obsługiwał. I znowuż tam razem z tym sztabem trafił znowuż do Rosji. I znowuż po raz drugi w tym samym miejscu, prawda? To jest taka trochę ciekawa historia, rzadko spotykana, prawda? Człowiek był dwukrotnie aresztowany i wtedy na to samo miejsce trafił, prawda? Tam. Więc on już dla mnie był takim starym lagiernikiem i wiedział, jak co robić, prawda? Tylko trzeba tam trochę ruszać, żeby się... Przy jakiej pracy tam pan? To praca przeważnie, tak zwane, to jest znane wyrażenie po rosyjsku, obszczej roboty, czyli w tłumaczeniu jest to prace ogólne, to dosłownie znaczy prace ziemne. To są najcięższe te prace. Znaczy może nie najcięższe, dlatego że gorsze jeszcze były w kopalniach złota, prawda? Czy w kopalniach wołowiu. Tego nie miałem szczęścia zaznać. Ale te prace to były najcięższe, dlatego że zawsze ludziom, którzy tam znajdowali się na jakichś lepszych miejscach czy stanowiskach, grożono, no pajdziesz na obszczy roboty, prawda? Na ogólnie, więc to w świadomości też i naczelstwa funkcjonowało też to, że to jest coś bardzo groźnego. No, to praca początkowo właśnie w Ameryce Północnej, to była praca w lagrach różnych, to się nazywało albo lagierny punkt, czyli punkt lagrowy, czy kolumna robocza, prawda? Po polsku nazywano to koloniami, prawda? Kolumna po rosyjsku. Pan był w różnych. Ja byłem w różnych, tak? To się długo nie wiem, czym oni się kierowali. Jak licznych? Różne, prawda? Od paręset osób do parę tysięcy osób. Ale to w zasadzie były niewielkie, w tych początkowych latach, to były te punkty lagrowe, które obsługiwały budowę drogi Pieczora-Wokuta poprzez tundrę. Jak się tę drogę budowało? To, bo drogę budowało się właśnie w bardzo śmieszny sposób. Normalny człowiek, normalny inżynier kolejowy nigdy by nie uwierzył, że coś takiego jest możliwe. Dlatego, że tundra sama w sobie jest miękka dosyć. Zwłaszcza jeśli pod tundrą jest tak zwany po prostu pływun, czyli coś ciekły kamień. To zresztą Szałamow wspomina pięknie o tym. Jak taki to wykle. Jest tak jakby trzęsawisko. Tak by jak trzęsawisko, z tym, że ja zrobię małą dygresję, kiedyś pracując na samochodzie, wjechałem samochodem na taką właśnie, no i czuję, że mi samochód tak chodzi. Wysiadłem i patrzę się, że cała powierzchnia ziemi tak chodzi, prawda? Tak fala, prawda? Czyli to jest skorupa z wierzchu samochodu, nie zapadł oczywiście, tylko pod pewną warstwą skorupy jest płyn, jest magma. Może magma, nie magma, coś takiego, prawda, jest. Szałamów to nazywa płynnym kamieniem. I ponieważ przez taki rodzaj nawierzchni trzeba było tą kolej budować, to ona była budowana w ten sposób, że najpierw zwożono, to już robili właśnie i więźniowie, i konie w różny sposób, bale drewniane, zwykle pnie, kładziono bezpośrednio na pół, na to szyny i już po tych szynach szedł pociąg z ziemią, tak zwana po prostu wiertuszka. Wiertuszka dosłownie to po angielsku shuttle, prawda, coś, co w maszynie do szycia to jest ten czułem. No to jest coś podobnego, prawda? Wiertuszka, dlaczego wiertuszka? Bo ona chodzi tam i z powrotem, prawda? Wraca do po prostu karieru, czyli do kopalni, do żwirowni, do kopalni ziemi, że tak powiem, bo to ziemi nie, tam nie ma ziemi, prawda? Tam jest tundra. Tylko poszczególne miejsca, gdzie była ziemia, gdzie był jakiś żwir. Przyjeżdża i wjeżdża z powrotem do wyładowywania, prawda? I te brygady w zasadzie obsługiwały głównie wyładunek tych wiertuszek. Jeśli to było lato, to było jeszcze pół biedy, dlatego że, aczkolwiek praca bardzo ciężka, to trzeba bardzo szybko robić i zaraz być gotowym do następnych za parę godzin. A ile godzin się pracowało? No bez określenia przy wiertuszkach, dlatego że to rzecz nadrzędna, prawda? Tak jak na wojnie nieprzyjaciel nadchodzi, to nie ma tego, że jest popołudnie, że jest tea time, prawda? Czy coś takiego, tylko jest konieczność, prawda? Więc czasami spało się dwie godziny, czasami godzinę. Trzeba było ładować. Tak, myśmy byli w obozie, prawda, śpiąc w ubraniu. Zresztą wspominałem o tym, że w mokrym zupełnie, zwłaszcza jeśli to był okres taki późno wiosenny, wczesnoletni, gdzie były takie zawieje śnieżne, mokre bardzo.
I się leciało, szło się do wyrobywania, prawda? I potem parę godzin snu i znowu i tak w kółeczko, prawda? Zaczęło mówić o czym, że w lecie było względnie lepiej, prawda, niż tam jesienią, czy wczesnym latem, czy późną wiosną, wtedy, kiedy jeszcze były mrozy. Dlatego, że jeśli tam wiertuszkę załadowano w dzień, gdzie słońce było, to ten grunt był sypki i mokry, prawda? Jak przyjeżdżała w nocy, to już była zamarznięta. I teraz to trzeba było wszystko rozkuwać kilofami, łomami. To była potworna praca, prawda? Potworna. Tym bardziej, że to nie było tak, że wielu ludzi staje do tego i pracuje jedno w drugim, tylko dawano, przydzielano na dwóch na przykład jeden wagon, prawda? I to trzeba było zrobić. Więc to była praca ponad siłę, to nie jest ani ciężka, to z tego zachowało chyba najgorsze swoje. Bardzo szybko ludzie to słowo funkcjonuje, pani jest na dochodziaga, ale dochodzili do kresu, prawda, swoich możliwości fizycznych. No i szli do szpitala. To jest rzecz normalna. Tam miejscowi lekarze, przeważnie więźniowie, ale znali doskonale to, że człowiek co pewien czas musi iść do szpitala, co pewien czas, to znaczy co miesiąc, co półtora, co dwa, w zależności od kondycji, prawda? Popracuje, w lagrze podtrzymają go, w lagrze, w szpitalu podtrzymają go, prawda, przez 2 tygodnie. Potem jest ta tak zwana komisowka, czyli komisja lekarska, która uzna lub nie, prawda, że jest zdolny do pracy. To znaczy jest taki, żeby no, względnie mógł coś tam porobić, ale wysyłają go znowu. Rzecz była znana, dlatego mówię, wspominam taką jedną lekarkę, starszą już panią, nie pamiętam jej nawet nazwiska w tej chwili. Taką, którą więźniowie bardzo lubili, bo taka nazywali ją matuszka, czyli mateczka. A to ona mówiła, niczywo, pora błota jesz, a piać powinieneś. Niczywo. Pana widziała, że nie może zostawić. Byli tacy, no, którzy już nie przyszli do wykonania. Ale tak, tak, oczywiście. No więc sprawa jest oddzielna. Sprawa wykańczania się w tym stronie, prawda? W samym obozie w zasadzie nikt nie umierał, prawda? To chyba jakiś przypadek, dlatego że wcześniej do ambulatorium trafiał, do szpitala, natomiast bardzo wielu umierało w szpitalu, prawda? Umierało i z wycieńczenia, i czasami to były jakiegoś, przy mnie na przykład umierał taki jeden kapitan marynarki, zresztą którego bardzo lubiłem, który umarł z wycieńczenia i z jakiegoś rodzaju choroby psychicznej, bo on przestał rozumieć, przestał wiedzieć, o co chodzi, nie jadł w ogóle, prawda? No coś się z nim działo, prawda? Więc ja to oceniłem jako jakieś takie powiązanie, prawda, stanu fizycznego ze stanem psychicznym. Pamiętam taką śmierć takiej Ukrainki, która z kolei na gruźlicę umierała zupełnie świadomie też. No, umierało bardzo wielu tam. Z tym, że więcej o tym na pewno widzieli ci, którzy byli w sanitariacie, pracowali czy coś. A poza tym w ludziach, którzy są wygłodzeni, potem znajdują się w szpitalu, którzy są starymi lagernikami, wyrabia się pewnego rodzaju zobojętnienie na to. Zobojętnienie na śmierć, prawda? Bo człowiek wie, że to jest to samo, co mnie jutro czeka, prawda? Więc nie przejmuje się tak, jak w naszej kondycji, prawda? Człowiek się przejmuje śmiercią kogoś, nawet nie bliskiego, kogokolwiek, prawda? Natomiast to jest rzecz, prawda, oczywistą, prawie normalną. Więc to wprawdzie przykre, ale to tak było. To świadczy zresztą o tym też jakieś zaburzenie psychiczne wywołane przez głód. Bo jedyną myślą to było, prawda, skąd zdobyć troszkę pożywienia. Na północy pan był do którego? Na północy ja byłem do 48 do końca. Bo stamtąd wywieziono większość więźniów po powstaniu, które znane jest w annałach lagrów, które zostało stłumione. To o tym wspomniane jest w książce Hellera Utopia u władzy. Taka dotykowa książka. Nie, to ja nie byłem w Norylsku. W Norylsku też był bunt, prawda? Buntów było wiele. Właśnie w tej książce jest opisane, są wspomniane wszystkie bunty. Ale tam był też bunt kogo? To jest też rzecz warta wspomnienia, dosyć charakterystyczna. Dlatego, że po zakończeniu wojny do lagru zaczęli trafiać więźniowie, dawni byli oficerowie, to znaczy oficerowie, sowieccy oficerowie, którzy zostali
skazani za bardzo różne i bardzo wiele rzeczy, którzy byli w pełni sił, w kondycji fizycznej doskonałej, przepełnieni duchem zwycięstwa, prawda, i jednocześnie straszną goryczą, że trafiają do lagru, prawda, i oni wywołali, zorganizowali tego rodzaju powstanie, jakaś grupa, która unieszkodliwiła tą wachtę, wyrżnęła tam ich, potem jakąś tam wioskę miejscową też unieszkodliwiła i poszli, oswobodzili kilka kolonii, ale przeciwko temu się oczywiście zorganizowało mnóstwo wojska wraz z czołgami, samolotami i tak dalej, w każdym razie wykończyli ich. Tam było złudną rzeczą to, że widzieliśmy Ural, pasma Ural, które wydawało się niesłychanie blisko dzięki przejrzystości powietrza. Natomiast to było odległe 80 km. 80 km przez tundrę przejść było bardzo trudno. Tym bardziej zresztą, że cała tundra była, to też charakterystyczna, nasycona takimi punktami, czujkami jak gdyby, co wyglądało tak. Ja widziałem to kilka razy, jak nas przenosili gdzieś, szliśmy przez tundrę. Nagle w mchu, w tundrze, tundra, nie wiem, czy panie wie, jak to wygląda, to jest mech. Mech parosty. Mech i taka coś w rodzaju od czasu do czasu, maleńkie, jakby kosodrzewiny. To nie była kosodrzewina, ale mech taki głęboki, że ugina się do kolan, prawda, że ugina się. I miejscowi ci, bo to Republika Komi, to śmiesznie mówić, Komicy, prawda, czy Niemcy, oni potem się w lecie posuwali reniferami na saniach, prawda? Po mchu, znaczy nie było, prawda? Więc dygresja była, prawda? Idziemy i nagle z mchu sterczy kominek. Kominek, coś zupełnie nienaturalnego, prawda? Bo mech, przyroda i nagle blaszany kominek. To się okazuje, było tak jak czujka, prawda? W tym wykopana ziemianka, wyłożona oczywiście jakimiś tam klocami i tak dalej. I to są obsługiwane przez jakiś tam wojskowych żołnierzy, którzy coś przeskrobali, którzy zostali jako strażników tam na północ. I oni, więc w związku z tym trudno niesłychanie było przejść. Zresztą wszystkie wsie miejscowe, jeśli były osady, to oni byli po to, żeby uciekinierów wyłapywać. A wsie też oczywiście były przygotowane. Przeskoczę do przodu. Będąc już na zesłaniu, musiałem pojechać do powiatu, że tak powiem, w którym coś tam załatwić. To oczywiście zgłosiłem się do przełożonego NKWD, prawda, którego miałem. To mnie niesłychanie objechał. Jak ja, bo on już wiedział, że ja pojechałem. W ciągu godziny ze wsi, z osady, w której mieszkałem, już dali znać natychmiast. Prawda? Więc tam rzecz prawie nie do robienia. Więc po tym właśnie powstaniu przewieziono większość, bo to było miejsce już niedaleko, bo Wokuta, no niedaleko jest Morze już Białe, prawda? Stosunkowo niedaleko. Więc oni, obawiając się, przewieźli większość więźniów w kierunku Tajszetu, bo to się nazywało Ozerlak. To jest niedaleko stosunkowo Irkucka, od granicy mongolskiej 500 mniej więcej kilometrów, coś takiego. Tam z kolei też na budowę kolei, no i na wyrąb lasu też, bo to różni ludzie trafiali do zapory w Bracku, na Angarze. To jest jedna zapora, którą komsomolcy. Ja pracowałem, tam mi się już poszczęściło, dlatego że przez miesiąc nie pracowaliśmy w ogóle, dlatego nas trzymano, bo zwożono, prawda? A potem dzięki temu, że w swoim czasie udało mi się, nie mówiłem o tym, przez parę miesięcy pracować w Teatrze Pańszczyźnianym generała Barabanowa w Abizie, prawda? W orkiestrze symfonicznej, to jest też jeden z paradoksów. Za mną to chodziło w papierach, że w czymś takim byłem, więc tam znowuż w centrum w Tajszecie chcieli miejscowe władze, mówię w sensie NKWD, prawda, władze lagrowe, chciały mieć coś w rodzaju tak zwanej Kultbrygady, która by obsługiwała ich, no i więźniów oczywiście trochę też jakimś rodzajem rozrywki, ponieważ wśród więźniów było bardzo dużo prawdziwych muzyków, aktorów, literatów, więc w papierach moje chodziło to, że gdzieś w jakiejś orkiestrze tam byłem. Wobec tego skierowano mnie do fabryki remontowej samochodów i traktorów, która w sumie dawała gwarancję przeżycia, prawda? Nie, to nie było wyrąb lasu, tylko
Tam powiedziano mi, że jeśli chcę tu zostać, to muszę się nauczyć fachu jakiegoś, prawda? Tam taki... Powiem to nazwisko, Wania Frey, bo może gdzieś funkcjonuje w niebiosach możliwych, prawda? Wania Frey, który trąbkę miał, chciał bardzo coś tam działać tym. Taki nie bardzo umiał grać, prawda? Ale ponieważ tam było trochę muzyków. A sam był z zawodu frezer, więc ten mi nauczył frezerstwa, prawda? Ja tam u niego się uczyłem tego frezerstwa i tam funkcjonowałem jako frezer fabryki. Tam się pracowało przez nominalnie to, co trzeba było się pracować, 10 godzin, no plus godzinę przed, godzinę po, prawda, czyli około tych 12 godzin. No ale to dawało możliwość uczestniczenia, to co oni nazywali kult brygady, czyli w pracy jakiejś takiej, no, która dawała możliwość oderwania się od tej rzeczywistości. To był ten teatr pęszczyźniany? Ten teatr pęszczyźniany, to warto powiedzieć rzeczywiście, to było w Abizji, zanim jeszcze przyjechałem tutaj na to, w kierunku na Tajszyt, do tego miejsca. Pułkownik, czy generał Barabanow chciał stworzyć teatr dla, no, dla swoich potrzeb. I to był normalny teatr, który był teatrem, no, w naszym pojęciu, nazwijmy to też dramatycznym, ale też i operowym w jakimś sensie, dlatego że tam i wystawiano operetki, jakieś fragmenty oper, i koncerty symfoniczne, to strasznie dziwnie brzmi, prawda? Ale tak było, dlatego że w orkiestrze, ta orkiestra symfoniczna nie była wielka, ale miała 40 parę osób, więc to już można było... Wszystko z więźniów. Pełen skład orkiestry symfonicznej. Dyrygentem był Czerniatyński, pamiętam, z Odessy się nazywał. I też była... Więzień. Też więzień, tak. Pełna obsada, dlatego że pierwsze i drugie skrzypce, altówka, wiolonczele, blacha cała, prawda, perkusja i wszystko było. No ale to była rzecz bardzo istotna. Co ciekawe oczywiście, że przyprowadzano pod konwojem na próby i pod konwojem odprowadzano. No ale to był w sumie luksus życia. To niestety długo nie trwało, bo oczywiście która z władz wysokie doszło do przekonania, że to jest przecież absurd, żeby co więźniowie jeszcze i mieli takie warunki. Wobec tego to wszystko zlikwidowano i ten cały teatr rozesłano po... do pracy. Ja trafiłem wcześniej na kolonię, z której potem pojechałem już na Syberię, czyli do Tajszetu. W Tajszecie pan był do końca? W Tajszecie byłem do końca, aż do zwolnienia, czyli do 1954 roku. Czyli to było przed odbyciem tych 15 lat? To było przed odbyciem 15 lat, dlatego że 5 lat jednak zredukowano. Prawie od razu, znaczy w pierwszym czy drugim roku, już tego dokładnie nie pamiętam, przystano zawiadomienie, że dosłownie przełożone to nieładne słowo, zdejmuje się 5 lat, czyli likwiduje się, anuluje się 5 lat w związku z tym, że zostaje uznane to, że jestem obywatelem polskim, a nie sowieckim. W związku z tym oskarżenie o zdradę ojczyzny zostało anulowane. Nie zdradziłem ojczyzny. W ogóle powinno, oczywiście. Ale to rzecz bardzo istotna, bo 5 lat, jak jest 5 latami, prawda? No i tam jeszcze wyszedłem odrobinę wcześniej, znaczy miesiąc czy dwa, bo miałem tak zwane zaczoty. Zaczoty to się nazywało coś takiego, gdzie ludzie pracowali w określonych jakichś ciężkich warunkach, to otrzymywali tak zwane zaliczenie. Trochę do przodu, tam parę dni, prawda, więc ja odrobinę tam miesiąc czy dwa wcześniej wyszedłem, niż mi się te 10 lat nominalnie kończyło. Cała rodzina pana była tak, że była grać. Czy pan miał jakiś kontakt? Już wtedy wiedziałem, że matka jest niedaleko. Była na początkowo gdzie indziej, w części europejskiej Związku Radzieckiego. A tu już wiedziałem, to się dowiedziałem przypadkowo przez takiego operatora kinoobjazdowego. Ale możliwości kontaktu listownego między mieszkami nie było? Normalnie nie było. Normalnie nie było. Wyszedłem, to warto parę słów wspomnieć o sytuacji wychodzenia z obozu, prawda? Dlatego, że człowiek jest jak gdyby fetowany przez swoich towarzyszy,
co bardziej jacyś bliscy to darowują to i owo, ja pamiętam, dostałem jakieś buty, jakieś portki, coś takiego, prawda? Zresztą człowiek widzący o tym, że wychodzi tam, wcześniej. Przepraszam, tak? Pan był cały czas także z kryminalistami, czy potem już były te specjalne? Nie, tutaj zapomniałem o tym powiedzieć. W tym tej sieci to był obóz specjalny, prawda? To był obóz specjalny, więc tam o ile kondycyjnie było lepiej, to znaczy jak jedzenie jakieś możliwe, o tyle w sensie atmosfery było gorzej, dlatego że myśmy musieli nosić numery przyszyte na plecach, na nogach i na ramieniu, prawda? Baraki nam zamykano na noc. Pamięta pan swój numer? 891. N-891. Więc to było bardzo upokarzające. Poza tym tego typu oddziaływanie, które wprawdzie nie szkodziło w sensie fizycznym, ale ciągłe rewizje, prawda? Jeśli człowiek miał tam przy swojej pryczy jakąś szafeczkę, czy jakiś stolik, coś leżało, wszystko wyrzucone, matrace poprzewracane, prawda? No i ta atmosfera ciągłych etapów, prawda? Bo to w nocy oczywiście to się odbywało, albo później wieczorem przychodzili, wywoływali na etap. Ogólnym strachem napawała słynna kalema, prawda? Niektórzy trafiali na kalemę, prawda, stamtąd. Znaczy wywołuje się i... Wywołuje, no etap, tak. Więc oni kierowali się czym? No przypuszczalnie stanem zdrowia. Więc to była pewna walka, bo to naczelstwo miejscowe chciało w jakiś sposób zachować tych, którzy byli im potrzebni, czy cenni, prawda, czy ze względów fizycznych, bo silniejsi, czy powiedzmy coś tam byli przecież ludzie o wysokich zdolnościach, dobry buchalter, jakiś dobry kasjer, prawda, tacy różni ludzie i tymi, którzy chcieli komisję lekarską, która chciała ich sprawnych fizycznie wysłać do pracy, właśnie na przykład na kalendarzu, prawda? Jeszcze pytanie w tym specjalnym politycznym właśnie obozie. Ludzie jakiej narodowości? Jakich narodowości się dzieli? Bardzo różnych, prawda? Ja tam i Rosjanie, i Ukraińcy, i Niemcy, i Litwini, paru Czechów wspominałem, kilku Francuzów widziałem, prawda? Bardzo różni. Z tym, że tam jedna rzecz warto wspomnieć charakterystyczna, że jeśli Niemcy, to byli Niemcy tylko miejscowi, ci pobożeńscy, tak? A tamtych nie było, tamci byli wcześniej już gdzieś tam skoncentrowani, jak fama ogłosiła, o wiele w warunkach o wiele lepszych niż nasze warunki. Zresztą się potwierdziło, ja potem już pracując, będąc w NRD, zetknąłem się z takim inżynierem, który właśnie nam siedział, był prawda i mówił, że warunki były zupełnie niemożliwe. Polaków było tam dużo? Polaków było, no i dużo, i mało, prawda? W tym, w tym punkcie, w którym ja byłem, nas tam było, ja wiem, 400 może załogi, to było z Polaków wobec 20, więc to jest i dużo, i mało, prawda? Dużo, bo jak się jest samemu, to 20 osób jest dużo, prawda? A w stosunku do ilości, to jest mało. A w samym obozie, tam tutaj rzeczy, ile osób było? W którym? No w tym właśnie w Syberii, w tej szefie. No ja właśnie o tym mówię, no, to cały czas wiedzę. Tak, to był taki 400-osobowy, obsługujący właśnie tą fabrykę, tak to, prawda? Więc z ilością Polaków było bardzo różnie, ale na ogół nie było. Znaczy ja przynajmniej stykałem się z niewielką ilością, kilkoma, prawda, Polakami zawsze na każdej kolumnie, dlatego że one były rozrzucone, prawda? Aczkolwiek ich było bardzo dużo Polaków. Za jakie rzeczy ludzi kierowano? No to zawsze, była 58, prawda? Paragraf 58, przeważnie ten 1a, zdrada ojczyzny, prawda? Przygotowanie do powstania, antysowiecka agitacja. No nie wiem, czy z Polaków ktoś dostawał KRTD, czyli kontrrewolucjonne dzieje tylne, prawda? Ale Rosjanie pewnie tak. A Rosjanie tak. Czy ASA, antysowiecka agitacja? No było wiele osądzonych przez OSO. Odrębnym tematem jest, który tutaj wątpię, czy był sensowny poruszać, to jest sprawa świata przestępczego, który jest absolutnie cechą charakterystyczną lagru. On nadaje ton lagru, prawda? I wszystko, co się dzieje tam w sumie od tego zależy, w jakim stopniu nasycony jest ten lagr. Z tym, że trzeba powiedzieć zupełnie obiektywnie, że w lagrze politycznym, gdzie są sami polityczni, wcale nie jest tak fajnie. Dlatego, że ci ludzie wcale nie są tacy twardzi. Wcale nie są. Było bardzo wiele zwykłych obludników, świętuchów, prawda, donosicieli i tak dalej wśród politycznych. To jest oddziaływanie, typowe oddziaływanie
reżimu, prawda? Typowe oddziaływanie, które w sumie istnieje na donosicielach, na donosach, prawda? Tam funkcjonował zawsze słynny oper, operatywny upełnomocenie, czyli pełnomocnik do spraw operatywnych. To był taki człowiek, który odpowiadał politycznemu w obozach niemieckich, tam się nazywało to słynny politische Abteilung, prawda? A tutaj był operatdział, operatywny oddział. Ale wróćmy do tego, prawda, wyjścia z obozu. To jest też dosyć charakterystyczne, dlatego że wychodzi się z obozu i trafia się jeszcze do więzienia jako wolny człowiek. Do więzienia, trafiono do więzienia w Krasnojarsku. Znaczy został pan tam dowieziony? Dowieziono, oczywiście. Skąd? Zostawia bramy? Nie. W dalszym ciągu tyle, że się jest inaczej traktowany, prawda? No nie tak pod karabinem, prawda? Ale pod karabinem, ale nie w taki sposób demonstracyjny, prawda? Trafiłem do Krasnojarska, w Krasnojarsku w takiej celi już tych ludzi, którzy nazywają się wolnymi. Kiedy dokładnie pan przyszedł? W 54 roku. A dokładnie dlatego nie wiem. Była późna wiosna, maj chyba. Maj 50. Tak. Dlatego pamiętam, że śniegi topniały, prawda? To musiał być maj. Do więzienia to warte jest wspomnienia parę słów, dlatego że to jest sytuacja ludzi wolnych, którzy są w więzieniu, prawda? Z tym, że no, są swobodniejsi, ich tam no, człowiek może mieć swoje lachy, prawda, jakieś tam. No, ale skąd je wziąć? No, ludzie wychodzący na wolność powoli gromadzili jakoś, koledzy im dawali, prawda, im sprzedawało chleb, no różnego rodzaju, prawda, działalność się rozwijała po to, żeby coś mieć. No, ambicjo, zwłaszcza Rosjan, prawda, myśmy nie przekonali do tego, żeby mieć jakieś buty, jakieś ubranie cywilne, prawda, bo to było ambicje, mogą mieć włosy, prawda, żeby nie być ostrzyżonym. To takie dziecinne troszkę rzeczy, ale to należało do stylu wychodzenia, prawda. W więzieniu tym działają tak zwani kupcy, prawda? To znaczy co? Zostaliśmy, znaczy każdy po kolei został po pewnym czasie, tam po paru dniach, dwa czy trzy dni tam byłem, wywołany do jakiejś tam kancelarii, gdzie mnie zapytano, gdzie ja bym chciał jechać. Myślałem, że mi szlak trafi, prawda? Gdzie ja bym chciał jechać? Ja mówię, no to przecież oczywista sprawa, no gdzie? No do domu. Nie, no gdzie tutaj? Ja mówię, no nie wiem gdzie. No. Nie, to było niemożliwe, to teraz powiedzieli, prawda? No tutaj gdzieś tutaj. Ja mówię, no a jaki fach? No ja powiedziałem, że ja nabyty fach, to mam frezer, prawda? Trochę się muzyką zajmowałem, no coś takiego, prawda, mogę robić. A, no to mój zapis, skrzętnie to zapisał. No i dokąd trafiłem? Wraz z innymi. Wsadzili nas na samochód i samochodem te 150 km, prawda? Jeszcze śnieg był. Przyjechaliśmy gdzie? Do Himmelskozu. Himmelskoz to jest, rozszyfrowuje się, chemiczne i leśne chadziaństwo, czyli gospodarstwo leśno-chemiczne, krótko mówiąc, żywicowanie lasu. Do takiej wioseczki, która nazywała się Czerniajewka. Czerniajewka, wioseczka złożona z kilkunastu domów, gdzie był jeden mężczyzna i jeden chłopak, reszta same kobiety. Same kobiety. Straszne nieszczęście, dlatego że część była starych kobiet, a część młodych kobiet, ale których mężowie w wojsku jeszcze nie wrócili. Jeszcze w 50. albo zginęli, albo nie wrócili, prawda? One były potwornie wymęczone, bo potem jak z nimi się zapoznałem, prawda, z tą ludnością, to mi mówiły, prawda, że one przeżyły gehennę, dlatego że ich mężów wszystkich zabrali do wojska, a one musiały dostarczać daninę tą kolchozową, prawda? Z tamtych ziemi zresztą. Ziemia są niezła, tylko pogoda jest nie ta, prawda? Dostarczyły daninę, więc one w sumie do tego czasu jeszcze żywiły się w sumie tylko kartoflami. Pokrzywą, prawda? W swoim czasie pokrzywą. Zresztą najlepiej o tym świadczy znowuż takie migawka, prawda, zdarzenie. Jak tylko tam przyjechałem z Czerniajew, no, ulokowali mnie u jakiejś tam babci, prawda? Taka starsza kobieta, gdzie w izbie tam był cielak i świnka, prawda? Ja spałem nad cielakiem na ławie takiej. No, ona do mnie mówi, no, pakuszę już koniecznie. Ja mówię, no tak, no ja ciebie podżarię kartoszeczki, czyli podsmażę ci kartofle. Myślę, rady boskie, smażone kartofle, to przecież rzecz. I patrzę, jak ona to robi. A ona wyjmuje patelnię,
kartofle obrała, prawda, pokroiła w plasterki, surowe kartofle, patelnię wymiela, nalała na patelnię wody i wrzuciła kartofle. One się na tej wodzie udusiły, prawda, trochę. A mówię, no to kuszaj, kuszaj. I to było rzeczywiście jedyne wyżywienie cały czas już tam na zesłaniu. Zesłanie jest rzeczą szczególną, dlatego, że... Tam wiedział, jaki to okres tego zesłania? Na wiecznie. Ja podpisałem to. To jest też warte wspomnienia. Po niedługim czasie zostałem wezwany, jak wielu innych, do majora, który był naszym opiekunem, który nam powiedział zresztą, że promień poruszania się to jest 8 km dookoła, że co 2 tygodnie musimy, on przyjeżdża zresztą, u niego się meldować, ale też przedstawił taką oświadczenie, że jesteśmy, że jestem zesłany na wiecznie. Ja się jego pytam, proszę mi powiedzieć, co w XX wieku znaczy wiecznie zesłany, przecież to jest jakaś bzdura. Stać mi było wtedy na powiedzenie, bo mi nic nie groziło. On tak popatrzył na mnie, uśmiechnął się, mówi, wie pan co, ja nic na ten temat nie powiem, niech pan tylko podpisze, że pan to przeczytał. Ja mówię, no to mogę podpisać, napisałem, przeczytałem, prawda, podpisałem się, ale fakt faktem, zesłany na wiecznie. Więc byłem przekonany, wiedząc o tym, co się w Polsce dzieje, że no nie wcześniej niż jakieś 15 lat, prawda? Nie wcześniej niż jakieś 15 lat, bo tak wyglądało. To, no, najpierw w tej Czerniajewce troszkę mieszkałem przez parę miesięcy, potem przyniosłem się do drugiej wioski, troszkę większej, do Orłowki. Ale to z własnej inicjatywy? W promieniu tych 8 km, to była niedaleko wioska. No i pracowałem przy żywicowaniu, zresztą tutaj na tych zdjęciach to jest wygląda. To jest chodzenie po lesie. To warto wspomnieć też o pewnym systemie organizowania pracy. I to był ten Himmelschoss, w którym chodziło o żywicowanie lasu. Żywica jest bardzo cennym surowcem, oni sami podawali, to jest ponad 90 różnych asortymentów tego rodzaju, między innymi też coś związane z materiałami wybuchowymi, też jak mówię, farby, coś takiego, prawda? Żywicowanie polega na tym, prawda, że się nadcina ze zdjętej kory drzewo, prawda, nadcina się takie rowki i ta żywica spływa do kubków takich, prawda? U nas w Polsce żywicowanie inaczej wygląda, rowki są oddzielone jedno od drugiej, trzeba w lesie się widzi, a tam jedno za drugim, inny system całkiem po prostu. Zaczynało się od góry, od wysokości 3 metrów i tak się szło w dół co pewien czas. Ale rzecz nie jest może nieistotna. Natomiast mniejsze jest to, że oczywiście istniała pewna norma, ale po to, żeby więcej wyrobić, oni stosowali progresję. I na przykład norma, ja się boję skłamać, norma wynosiła 6 ton. Ale na jaki? Żebym ja nie skłamał. Obszar podstawowy to było 600 tak zwanych kar. Kara to jest okno, prawda? Czyli tych miejsc, w których się żywicuje. 600 takich miejsc to była norma, którą się musiało obrobić, prawda? Ale w jakim okresie czasu? W czasie sezonu. Sezon zaczyna się od początku czerwca do końca sierpnia, prawda? Wtedy najlepiej ta żywica cieknie. I to się nacinało co trzeci dzień po 200 kar, prawda? Jak się jednego dnia nacięło, to następny, drugi, trzeci dzień mijał i następny raz się nacinało. Wtedy zdawało się to już zabliźnić. To ściekało do tego kubka, prawda? Norma bardzo wysoka. Ja się boję teraz w tej chwili powiedzieć, prawda? Zapomniałem już, proszę. No, bardzo wysoko, ale progresja polegała na tym, że jak się zrobiło parę procent więcej, dostawało się 110% tego, co się zarobiło, 10% zwalało się 120, a po 120 dawało się 200, prawda? Więc ja, ponieważ jakoś względnie jeszcze chodziłem, to wziąłem nie 600, tylko 800 kar, prawda? To było prawie 200 hektarów lasu. Bardzo dużo. Praca ciężka, bo w sumie trzeba było dziennie zrobić te 40 km, prawda, od drzewa do drzewa i teraz wyszkolić sobie tą technikę, żeby nie dublować dróg, prawda? A ile za to płacono? Właśnie płacono na końcu, po tym, a tak dawano zaliczki.
To jest też rzecz charakterystyczna, rzecz u nas nie do zrozumienia, a tam my sam po prostu pieniędzy nie dostawaliśmy. Przyjeżdżał buchalter czy kasjer, mówił, w banku dziennik niet. Niet, to niet. Więc tylko albo dawali co pewien czas troszeczkę zaliczki, albo dawali na kredyt chleb, prawda? Jedyne, co można było dostać, trochę chleba. Wyżyć można było tylko dzięki temu, że się zakładało, ja w tej chwili tam mieszkałem, wtedy mieszkałem w Orłowce, ja już wtedy się ożeniłem, wynajęliśmy od gospodarza ogródek, prawda, taki niewielki, zasięliśmy natychmiast kartofle. Gdyby nie kartofle, no zginęliśmy całkiem prosto, prawda, bo to jest też rzecz charakterystyczna i dziwna, że w odróżnieniu od lagru zesłanie jest o tyle cięższe, że człowiek odzwyczajony absolutnie od inicjatywy przez te 10 czy kilkanaście lat, gdzie ile mu nie dano, jednak dano, prawda, i w razie czego jak zdychał, to go zebrano do szpitala, tutaj zupełnie sam sobie pozostawiony. Nikt nie pytał, czy ma co jeść. Absolutnie nic. Więc trzeba było samemu, a człowiek zupełnie pozbawiony inicjatywy, prawda? Więc trzeba było coś robić. Więc kartofle, prawda? I dzięki temu w sumie przetrwaliśmy. W zasadzie jadło się tylko kartofle i to suche kartofle, bez tłuszczu zupełnie, jak już to nie widziałem w ogóle, tam, prawda? Pies mój tu na tych zdjęciach jest. To są obrzynki. Lubki z kartofli. Lubki z kartofli, prawda? Myśmy prawie że plakali, patrząc na to, jak ten pies te łupki bidaka je, ale my kartofli jedliśmy, prawda? A dziecko się urodziło i to muszę pochwalić zmyślność ciotek, bo zaczęliśmy dostawać, można było już pisać, prawda? Ja napisałem do rodziny, miałem w Krakowie. I dostałem tak zwaną banderolę, bo to można było bez żadnych trudności i nie cenzury, tylko no, słucha, prawda? I w tej banderoli, czyli w zwiniętej gazecie, w opasce z miejscowymi gazetami, która bardzo dużo dla nas stanowiła, dostaliśmy wstążki. Taki kawałeczek wstążki. Ja myślę, ciotka, po co wstążka? Ja pytam żonę, chcesz wstążkę, to czy po co wstążka? No nie. Ale ona była bardziej praktyczna. I czekaj, ja to wstążkę wymienię. I ona te wstążki mieniała dla dziecka na mleko i na jajko, prawda? Jajko dostawałem, tak, on dostawał, dostawałem ja jedno surowe, prawda? I ja dostawałem troszkę mleka. A resztę, co zostało, to ona i matka. Matka i ona jajek nie jadła, ja musiałem, żeby całkiem po prostu wyżywić rodzinę. Nie mogłem nie paść, prawda? A odżywiałem się głównie herbatą, bo herbata była. Ponieważ praca jednostajna, taka nudna w tym, więc trzeba było podtrzymać, nie wiem, czy to w polsku nazywa się tonus, prawda? Tonus? Nie, w polsku inaczej. Lekarstwa, które podtrzymują u nas pewien stopień ożywienia, prawda? Ja nie wiem, co się nazywa, zapomniałem. W polsku tonus to się nazywało w ich. Więc herbata w ten sposób oddziaływuje, prawda? Nie ma działania takiego jak kawa natychmiast, ale długofalowo działa. Ja brałem ze sobą butelkę esencji, prawda, którą robiłem w domu i tą butelkę esencji jedno jajko na surowo to rano, no i kawałek chleba, prawda? I to wszystko. Nie, chleba nie, przepraszam, chleba nie, kartofli. Kartofli tak cały dzień od... Zresztą późno zaczynało się, dlatego że też charakterystyczna rzecz w tajdze, trawa tak wysoka, rano jest zupełnie mokro, więc nie sposób było wyjść w tym. Ja całe szczęście, gdzieś udało mi się jeszcze w lagrze dostać, tutaj widać takie spodnie, stare niemieckie spodnie polarne, prawda? Nagumowane, białe. Aha, że nie przemakły. Tak. I to się w tym chodziło. Tutaj przypadkowo takie, że jestem głowy, prawda, bez tego, ale się chodziło w też taką kurtkę, prawda, wiatrówkę taką. Szczelnie tutaj pozapinano i tak zwany po prostu nakomarnik, czyli taki kapelusz. Jeszcze ta dziewczyna tutaj jest, tutaj nie ma tego nakomarnika, nie? Nie ma tego. W każdym razie to jest ten czapka czy kapelusz z takim zasłoną, prawda? To chodziło o to, że tam w lecie jest meszka tak zwana. Zresztą London o tym wspominał, London to się nazywa gnus. Tak. Obrzydliwe świństwo, zadziwiające, że ona się wyraja dokładnie koło 17 czerwca. I to niesamowicie gryzie, prawda? Niesamowicie gryzie, bo potrafi wejść w ten. Zresztą też zrobię dygresję, bo to może być interesujące. To mi żona opowiadała, jak była, bo żona też w lagrze była przez 10 lat, że w ten sposób znęcano się nad mniszkami
sowieckiej, prawda? W lunch. Tam zielone było. Rozbierano je do naga, ustawiano je na brzegu zony, czyli tam, gdzie strażnik już miał prawo zastrzelić, w tych meszkach. Więc proszę sobie wyobrazić kobieta tego wszystkiego, prawda? Gdzie oblepiona tą meszką, która gryzie w niesamowity sposób. Zagryzały na śmierć te meszki, prawda? To jest coś potwornego zupełnie. Matkę pan jak zdołał? Matkę udało mi się sprowadzić oficjalnie. Napisałem do władz swoich, że matka jest tam, już widziałem, gdzie jest. Też odbyła karę i też była na zesłaniu? Tak, była już na zesłaniu. Że proszę, żeby ją skierowali do niej, dlatego że jest taki wieku, że trudna samej, prawda? Całe szczęście udało się i matka przyjechała, prawda? To było też zadziwiające zdarzenie, bo się wieczorem w tej halówce, która na zdjęciach jest, drzwi się otwierają i wchodziła. A jak przyjechała? Też chyba się nie mogła poruszać. Była wolna. Jak jej pozwolili, to miała, prawda, sprawkę, że wolno, tak? Przyjechała jakimś samochodem, ale nie oczywiście osobowym, ciężarówką, bo tam się tylko tak podróżowało, na wierzchu, prawda, ciężarówką. Przyjechała tam i dobrze ludzie powiedzieli, gdzie tu jest. Mnie tam znali, mnie nazywali Jurka, chociaż jestem Juliusz, nie wiem dlaczego Jurka. A jeszcze znany byłem z tego, ponieważ ja szybko chodziłem, a też parę słów nie powiem, dlaczego szybko chodziłem. I powiedzieli, gdzie mieszka, matka trafiła do mnie. A propos tego chodzenia. Znalazłem się w sytuacji, jak wielu innych, pracy w Himmelschozie i to trzeba było zaczynać zimą. To znaczy praca polegała na tym, że trzeba było przygotować drzewo do żywicowania, czyli trzeba było okorować, to się nazywało, po prostu zdjąć to miejsce przyszłe, w którym będzie się żywicować. I to się robiło w zimie. W zimie na nartach, tutaj zresztą na tym zdjęciu, jak jest to koło domu, było na takich nartach zrobionych z desek. I to się chodziło. W tym, że w tajdze śnieg, ponieważ nie ma wiatrów, pada do wysokości gdzieś 2 metrów. Najpierw przebija tą drogę i potem ta droga jest zamarznie i się chodzi jak po takim pobłoście. Jak się spadnie z tego pomostu, to fajnie na bok, to no i aż potem, prawda? W puchu, w takim śniegu. Dlaczego ja zacząłem mówić o tym? O szybkim chodzeniu. Aha, o szybkim chodzeniu. No tak, i teraz ja miałem przed sobą pracę w tajdze, a wyszedłem z lagru z sercem jak flak. No bo wielokrotnie to zawsze, to wszyscy chorowali na serce tam na północy, a potem na Syberii też, prawda? Serce zupełnie jak flak, nie wiem czy to się nazywa dokładnie od polsku, miokarditis, zapalenie mięśnia sercowego, prawda? I sobie zdałem sprawę z tego, że jest albo. No, inne pracy nie ma, tylko w lesie fizycznej, za ciężko, prawda? Tym nie dam rady. Ja sobie jestem mechanikiem w tej chwili z wykształcenia, prawda? Ale troszkę coś widziałem, temat, zorientowałem, że serce jest mi. Serce jest mięśniem w sumie, prawda? I mięśnie, żeby pracował, żeby był zdrów, to musi pracować. Jeśli mięśnie nie pracuje, zanika, prawda? Więc zacząłem całkiem prosto w zimie chodzić po 10-15 kilometrów dziennie z regulowanym oddechem, prawda? I z regulowanym rytmem. I doprowadziłem serce do stanu takiego, prawda, że potem już chodziło znakomicie, bardzo szybko i dlatego byłem znany jako szybko chodzący. Ale to są takie rzeczy. Jak długo tam Państwo byli, kiedy okazało się, że wyjazd? Ja się znalazłem tam w 1954 roku, prawda? Tam się ożeniłem, syn się urodził w 1955 i na wiosnę zdarzyło się coś, co ma właśnie związek z wyjazdem. Na wiosnę, jak się pracowało w lesie, to często kąsali kleszcze, tak zwane japońskie kleszcze, prawda? Rzecz normalna niby w lesie u nas, ale te japońskie kleszcze to były kleszcze zarażone, które wywoływały nie wszystkie kleszcze były zarażone, zapalenie, coś w rodzaju zapalenie opon mózgowych. To się fachowo nazywa kleszczowe zapalenie opon mózgowych. I taki kleszcz mnie ukąsił. Ja nie wiedziałem, co to jest, prawda? A widziałem, że kleszcz, potem zrozumiałem, że to kleszcz. Ale zachorowałem, także nie mogłem pracować. W zasadzie umierałem. Żona mnie zawiozła do ambulatorium na kilkanaście kilometrów takiego, gdzie było jakieś ambulatorium dwulóżkowe, ale już byłem w stanie umierający, dlatego że ja byłem nieświadom tego, co się dzieje, bo kłóciłem się z nią, oskarżając ją, że ona mnie chce wykończyć.
to ona mi wie, że chce, żebym ja umarł i tak dalej, i tak dalej. No już, już poza tym, prawda? To się objawiało tym, prawda, że ja nie mogłem jeść i stale wymiotowałem. Leżąc tam w tym ambulatorium, leżałem obie już tego miejscowego sobie raka i bez przerwy wymiotowałem już kilka dni pod rząd, nie jedząc nic. Było strasznie męczące, prawda? Bo nie ma czym wymiotować, jeśli masz wymiotować, to jesteś lepiej. Ten lekarz, jakiś Gruzin też więcej, nie bardzo wiedział, o co chodzi. I ten Sybirak mnie pyta, słuchaj, czy ciebie kleszcz nie kosa? Ja mówię, no oczywiście, że kosa, ale nic z tego nie wynikało na razie. Ten felczer się przestraszył, że mu tam wykituje, że mu umrę tam i odesłał mnie do Murty, do rejonowego szpitala. To było 50 km od mnie. Żona mnie też jakoś ciężarówkę zawiozła, też byłem pewny, że chce, żeby mnie się wykończył. No i tam znowuż czekałem najpierw na korytarzu, potem lekarka jakaś mnie tam zbadała. I też nie wiedziała, co jest. Ja mówię, ale ja już pamiętałem, co bym powiedział. Mówię, proszę pani, ale mnie kleszcz kosa. Ona się za to złapała. I natychmiast na drugi dzień zrobiono mi punkcję w kręgosłup i wyciągnięto mi już psujące się tak historię tutaj grała w kręgosłup. Rdzeń pacierzowa, prawda? No i dzięki temu w zasadzie, dzięki temu Sybirakowi jestem żywy za to po prostu, prawda? Potem, jak już wróciłem, ale co się stało? W międzyczasie, znaczy przed tym, zanim zachorowałem, bo zacząłem wcześniej w zasadzie, no i przyjechał właśnie ten major, ten dowód, ten, który nami się opiekował i powiedział, że możemy pojechać do Polski. No, szczęście nie... Było? To było w maju. 55. W maju 50, pod koniec maja 55. Że możemy pojechać do Polski. Prawda? No, szczęście oczywiście niesamowite. Żonie proponował major, że przecież ona się urodziła tam, to może zostać przecież tak dalej, tak dalej. No, oczywiście nie zgodziła, ani nikt z nas, bo nam też proponowano zostanie. No i teraz tylko co mamy robić? No czekać. Ja w tym czasie zachorowałem, tragedia zupełna, bo one nie mają jeszcze rodzin, dwie kobiety. No z czego? Prawda? Pieniądze czy żywność dopiero jest pod koniec, prawda? Jak się żywice zda w jesieni. Jestem kolega, który też na zdjęciach jest właśnie, Krzywdziński się nazywał, który tam był. Pomagał im trochę, ale trzeba było pracować przy lesie, więc ona zaczęła chodzić właśnie do lasu, też nacinać, prawda, i z biodrami nosić tą żywicę. A ja w międzyczasie leżałem w szpitalu i one były przerażone. Ja im powiedziałem, że jak tylko przyjedzie ten wyjedźcie, ja tu zostanę, bo ja nie byłem w stanie do jazdy żadnej. I była tragedia, dlatego że to wyglądało na to, że ja, że one zostaną przeze mnie, prawda, stracę możliwość wyjazdu do Polski. Ale to się tak przyciągnęło, że ja zdołałem wrócić do domu, ale to było już w listopadzie. Już leżał śnieg, oczywiście już były mrozy 20-stopniowe. Tylko po to, żeby wyżyć, to żona wyprzedała wszystko, co ja miałem, co było cenne tam. To znaczy co? Walonki, filcowe buty, spodnie watowane, prawda? Kurtkę watowano, czapkę miałem jakoś taką, to wszystko to było najlepsze wysprzedane, bo liczyła na to, że latem pojedziemy, no po co latem te wszystkie rzeczy ciepły, prawda? Teraz przyszła ta wczesna zima, czyli późna jesień, listopadowa z zimnymi zmrozami długimi, była zupełna tragedia, bo w zimie bym nie mógł pracować, oczywiście w takim stanie, jak tutaj gdzieś na zdjęciu jest, tak stoję tutaj, koło tego, tutaj, prawda? Takich buciczkach prawnych, to byłoby niemożliwe do mojej pracy. No ale całe szczęście, że ten wyjazd dopiero nastąpił na początku listopada, czy w połowie listopada. Zawieziono nas samochodami do Krasnojarska, no i tam już nas załadowano na ten transport, formujący się transport, stał przez kilka dni, no to już był wielki luksus, w porównaniu tego, jak się jechało w tamte strony, dlatego że były normalne, turystyczne, sowieckie wagony. Nie wiem, czy pani wie, jak to wyglądają. To są duże wagony, nie normalne przedziały, tylko nie zamykane przedziały z korytarzem takim, ale każdy jadący ma miejsce do spania. To znaczy jest, na dolnych śpi jeden, prawda, tu drugi, na jednej półce drugi, na trzeci to jest w przedziale reszta, sześć miejsc, prawda? Czyli raz, dwa i w korytarzu na półce jeszcze się śpi, prawda? Ta konduktorsza ma materac i koce to wydawane, jest to zupełny luksus. Jak liczny był ten transport? O, duży. To wszystko Polacy, tak? O, duży. No, przypuszczam, że tam było paru, może było paru Żydów polskich, no tak, prawda? Ale obywatele polscy, oczywiście.
Ja przypuszczam, że to było parę tysięcy osób dobrych, dlatego Wszyscy zesłani, tylko dlatego stał parę dni, bo się formował z różnych miejsc. Ściągali tych ludzi, prawda? Kiedy państwo przyjechali? I przyjechaliśmy pod koniec grudnia, przed samymi świętami 55 roku. To była też historia o tyle interesująca, że ja przyjechałem najpierw do Nowego Sącza, bo to punkt reparacyjny, z tego zaświadczenia jest punkt reparacyjny w Nowym Sączu. Tam nas wito przedstawiciel rządu do spraw repatriacji, który jak na owe czas, to by się wydawało, był dosyć śmiały, bo takie wzruszające przemówienie miał, wszyscy się popłakali, prawda? Jakieś skowronkach, mówił o ziemi i tak dalej. To dla nas było wszystkie bardzo wzruszające. No i tam rozesłano, dużo ludzi pojechało na ziemię odzyskane, prawda? Ja miałem rodzinę wtedy już w Krakowie i stamtąd pojechałem do Krakowa. Zresztą mówić, że było tam w Krakowie. Ci ludzie, którzy nie wiedzieli, prawda, jak to wyglądało, a z czytania wiedzieli, że to się żołądki kurcze, wydali mi, co byliśmy siedli do pierwszego posiłku, to ja się patrzę, ja przyzwyczajony byłem do jedzenia na talerzu takiej góry kartofli. No, żeby człowiek mógł żyć, to musi zjeść ilościowo dużo, prawda? Olbrzymi talerz kartofli, tu dali takie, a tu dali nie, tam dali jakiś rosołek, prawda, ale tyle, jakieś makaroniku, tyle. Ja myślę, co jest, oni tacy biedni są. A ciotka w dobrej wierze bała się, żeby nam nie zaszkodziło, prawda? No, byliśmy strasznie wtedy zdziwieni. Czy brat też wrócił do Polski? Brat wrócił wcześniej, pięć lat. Zrobił maturę gdzieś tam w jakiejś w Olsztynie chyba, w szkole wieczorowej. I potem skończył Politechnikę Warszawską. Chemię skończył, z tej inżynierii chemii, ale już nie żyje. Bo to ta północ serce uszkodziła. Tam z ciekawych rzeczy można by wiele opowiadać, prawda? Wydaje mi się, że... Jak pan zdobył aparat? Aha, aparat. Dobre zdjęcia, interesujące. Rzecz jest interesująca. Naprzeciw tego... Skoro pieniędzy nie było. Nie, oczywiście. Naprzeciw... No więc tam ja już wtedy, jak żywicowano, to pod koniec już dostałem trochę pieniędzy, prawda? Ale nie wiem. No tak, za po sezonie. Naprzeciw mnie mieszkał miejscowy w tej wieś, która nazywała się Orlowka, kolchoz. Niewielki, zresztą kilkanaście też domów. Taki felczer, czuwasz, ślepy na jedno oko. Strasznie głupi, prawda? Taki zupełnie ciemny. Który był żonaty, zapomniałam, z taką młodą jakąś dziewczyną, która oczywiście tam na prawo i na lewo zdradzała. Z kimś taka bardzo, ale ona była bońcowodziowa felczera, prawda? Więc kiedyś przychodzi do mnie, i ponieważ naprzeciw siebie mieszkaliśmy, oprócz tego my jako zesłańcy chodziliśmy za kogoś z wielkiego świata, to przychodzili nas odwiedzać, prawda? Widzieli, prawda, kto my jesteśmy. No i raz on przychodzi do mnie, ona do czasu opadała, jakieś tam do żony pogadać. On przychodzi do mnie, słuchaj, ja kupił to czwarty ileś to takie. Co przychodzi, pokazuje mi aparat, lubiciel. Ja mówię, no to jest aparat, bo jakiś. No ja z tym nie wiem, jak się obchodzi. Zacząłem przypominać sobie z gimnazjum, z fizyki, prawda, co to jest. Wyjaśniłem mu, że tam światło oddziałuje na blonę, że to trzeba wywołać i tak dalej. Trochę trzeba naświetlić, on blonę miał. No i poszedł z tym, ale przychodził parę dni, mówi, czort, ty uznaje, nic się moja jest, to nie zna. Biry. Ja mówię, no jak to biry? Ja no kupi, prawda. Ja mówię, no dobrze, dawaj. Tam mieliśmy, nie pamiętam ile było. Nie, ale tylko dwa aparaty. Ja mówię, jakie dwa? Wynosimy takiego, to się nazywa fotokor rosyjski, ten 912, stary rosyjski aparat z tych pierwszych czasów. No i kupiłem ten aparat, prawda, od niego. Tylko to zaczęło wtedy opowiadać, że aparat, ale trzeba na czymś zrobić, prawda? Trzeba mieć blony i trzeba mieć chemikalia, bo nawet jak zrobię, prawda, to chodzi, ja nie liczyłem na to, że wrócę do kraju, prawda? Tylko liczyłem, że trzeba było wywołać, to mam te zdjęcia. Porcja kartofu, to jednak nie uważa, tak? Panie, ale to jest co innego, wie pani, to jest co innego. To jest organizm sam domyśla się, jak gdyby, prawda? Sam wykombinowałem to sobie, ale potem lekarz mi to potwierdzi tutaj w Polsce, że to jest reakcja komórek na brak białka zupełnie, tak? To jest taki strumień. Mm-hmm. Tam trochę zdjęć, nie mam.
tu w śniegu, a panie tak lekko ubrane? No, wyszło z domu. No właśnie, a wodę to studnia była? We wsi była studnia, tak. A to jest namiot, w którym... To zdjęcie ma stanowne, tak? No, to jest dosyć taki charakterystyczne. W 55 roku miałem 35 lat. Prawda? Na 15 lat to jest 50, prawda? Tak. Mimo, że się wydaje, że trudno na takie warunki. Dlaczego ja chciałem mówić o tym? Chciałem powiedzieć o tym. No teraz pewnie oficjalnie by poszło, ale pewnie w nowej. Ja pisałem Piskiewicz, proponowałem to. Jeszcze pewnie niuansów. Niuansów, tak. Mnóstwo na razie takie zupełnie co innego. Nie rozumiem. Proszę, trudno mówić. Myśmy tylko mówię, że od nas odebrali to, jak głupi byłem, że oddałem to. Natomiast przypuszczam, że oni temu panu Sykowi do spraw federacji dali spis, bo według czegoś musieli to przekazywać, prawda? I te dane on miał, bo myśmy dokumentów żadnych nie mieli. Tak, dotknięte. Tak, potem mi... Wreszcie, tak. No ja pojadę tam, gdzie nie jestem w ogóle. O, patrzę, rzeczywiście coś nie tak.